Święto Wojska Polskiego w wyjątkowy sposób obchodzono w Błaszkach. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której wszyscy zgromadzeni w barwnym pochodzie udali się przed pomnik bohaterom tej ziemi. W obchodach uczestniczyła kompania honorowa 15. Śradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, szwadron kawalerii ziemi konińskiej, poczty sztandarowe OSP, młodzież szkolna i licznie zgromadzeni mieszkańcy. Wartę honorową podczas uroczystości pełnili błaszkowscy harcerze. Podczas apelu pamięci i okolicznościowych przemówień wspominano bohaterów tamtych dni. Musimy pamiętać, że na naszej ziemi jest wiele pomników i bohaterów. Słowa ojczyzna i niepodległość nabierają tutaj szczególnego charakteru. Tradycyjnie już od wielu lat wiele pozytywnych emocji wywołuje obecność kawalerii i żołnierzy. Dla mieszkańców i gości to wyjątkowa część obchodów święta w Błaszkach. Uroczystość była również okazją do symbolicznych podziękowań i wyróżnień. W uznaniu zasług na rzecz gminy Błaszki za wspólne manifestowanie pamięci i oddawanie hołdu obrońcom ojczyzny, mieszkańcom ziemi błaszkowskiej, za otwartość na wspieranie wszelkich inicjatyw patriotycznych funduję pamiątkową lancę szwadronowi kawalerii ziemi konińskiej pod dowództwem rotmistrza Macieja Konieckiego. Państwo, proszę o gorące brawa. Kompania honorowa oddała salwę honorową, a biorący udział w uroczystości goście oraz mieszkańcy złożyli symboliczne wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Staramy się uświetnić ten dzień, bo on taki jest wyjątkowy z dwóch powodów. Raz, że to jest bardzo znaczące kościelne święto, wzięcia Matki Najświętszej. Natomiast też 15 sierpnia to jest to najważniejsze wojskowe święto. Bardzo fajnie w tej chwili wkomponowuje się to wszystko szwadron ziemi konińskiej. Mogli się wszyscy zebrani zobaczyć, jak wygląda na żywo ułan na koniu. To na pewno jakieś wspomnienia też są, natomiast na żywo to też wygląda rewelacyjnie. To dodaje takiego szlifu, o który chodzi właśnie i zachęca do tego, żeby właśnie tak dużo dzisiaj, jak dzisiaj było, ludzie przychodzili i podziwiali i wspominali, bo musimy pamiętać o tym. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada, podczas której największe zainteresowanie gości i mieszkańców wzbudzali kawalerzyści oraz kompania honorowa 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Uczestnikom uroczystości towarzyszyła orkiestra Dęta z Błaszek.